Halo, nagrywa się? Halo? Siemanko moi drodzy, ja nazywam się Damian i witam was na kanale Nest of Hybrids. Dzisiaj zajmiemy się tematem mega zajebistym, ponieważ będziemy sobie opowiadać o Dendrobates leucomelas, czyli drzewołaz żółtopasy. To najbardziej popularny gatunek drzewołaza, jaki obecnie występuje w waszych hodowlach, w mojej hodowli i w wielu innych hodowlach w całej Polsce czy w Europie. Cała Europa, jak i cały świat bardzo zachwyca się ich przede wszystkim bardzo kontrastowymi kolorami, ich łatwością w hodowli i przede wszystkim dużą odpornością na błędy początkujące. Myślę, że warto powiedzieć co nieco na temat, czym w ogóle są drzewołazy. Dużo ludzi wyobraża sobie, że drzewołazy to są jakieś wielkie, brzydkie, obleśne, paskudne żaby, natomiast wcale nie. Drzewołazy to są małe, kolorowe żabki, które bardzo często na różnych filmach przygodowych czy jakichś dokumentalnych są przytaczane jako źródło trucizny. Niewielu z was słyszało, że w Amazonii plemiona, które tam żyją, używają śluzu z żab do zatruwania strzał, którymi strzelają do wrogów. Oczywiście nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Same w sobie nie produkują żadnej trucizny. Dlatego też nie można powiedzieć, że drzewołazy są jadowite. Jak najbardziej drzewołazy są trujące, ale tylko w naturalnym środowisku. Co to znaczy? Czyli na przykład jak nasze leucomelasy, które dzisiaj tutaj poruszamy, żyją na terenach Wenezueli. Tam żywią się mrówkami, które są po prostu trujące. A że żaby mają taki system obronny, że wszystko co zjedzą wydalane jest przez ich skórę. Co za tym idzie, toksyny, które spożywają wraz z pożywieniem, również wydalane są przez ich skórę. Także warto mieć to na uwadze, że nie kupujecie wcale jadowitych żab, tylko po prostu żaby, które przystosowane są do hodowli, są karmione głównie muszkami owocowymi, czyli drozofilią melanogaster bądź hydei, w zależności od wielkości drzewołaza, którego posiadacie. I co za tym idzie, żabki nie będą zagrażać waszemu życiu podczas tego, jak będą w waszej hodowli. To możemy tutaj wyróżnić na samym początku jakby trzy ich warianty. Standard, czyli taką formę nominatywną, która bardzo często przybiera różne odcienie żółci przez pomarańcz, a czasami nawet i do czerwieni. Oczywiście na tle czerni bądź jakiejś bardzo ciemnej czekolady. I to jest taki klasyczny, nominalny kolor, który możecie dostać od ręki u większości hodowców. Drugą odmianą kolorystyczną leucomelasów jest tak zwana forma bandet. To jest forma, która ma zredukowany wzór do po prostu pasów okalających całe ich ciało. Niektórzy specjaliści twierdzą, że młode Dendrobates bandet są bardzo podobne do Dendrobates lemani. Lemani to jest, no, jakby kuzynostwo leucomelasów, tylko że duża różnica jest taka, że lemani będąc młode mają biały brzuszek, który później się wybarwia, natomiast leucomelasy tego nie posiadają. Dodatkowo forma bandet jest dużo większa. Mamy jeszcze trzecią formę drzewołazów żółtopasych, konkretnie formę bolivar, inaczej zwaną fine spotted. To jest odmiana, którą jest najciężej uzyskać, tak jakby selekcja jej jest najtrudniejsza. Ten wzór musi być bardzo mocno rozszczepiony, to muszą być takie małe punkty, bardzo często nazywane jest dalmatyńczykiem wśród żab. Dożywają w niewoli od 5 do 15 lat. Zdarzały się przypadki zarejestrowane przez hodowców, które dożywały nawet i 20 lat w niewoli, natomiast długość ich życia na wolności to tak około 5 do 7 lat, w zależności oczywiście od warunków i czy jakiś naturalny drapieżnik nie postanowi zrobić sobie z nich kolacji. Ciekawostką dotyczącą leucomelasów może być dla was to, że nie posiadają one uzębienia. Dodatkowo nie występuje u nich amplexus. Jeszcze jedną bardzo ważną ciekawostką jest to, że pomimo iż są to żaby i pierwsze co skojarzycie, że żaba, no to pewnie potrzebuje zbiornik z wodą, żeby pływać, to właśnie nie. Drzewołazy nie posiadają błony pławnej między palcami, dlatego z reguły zakłada się, że nie potrafią one pływać i większy, to znaczy głębszy zbiornik z wodą może być dla nich dosyć dużym zagrożeniem w terrarium. Przygotowanie terrarium, w którym będziecie chcieli trzymać takie drzewołazy, to trzeba mieć na uwadze to, że jest to biotop bardzo wilgotnych lasów. Dlatego nie sprawdzi się tutaj podłoże z piasku bądź z gliny, natomiast trzeba przygotować odpowiednią mieszankę, najlepiej z torfu kokosowego, ziemi, kawałków kory, taką substancję wymieszać, zrobić wielowarstwowe podłoże, najlepiej z keramzytem na samym dnie, ale jeżeli chodzi o budowę terrarium, to o tym zrobimy sobie osobny odcinek. Natomiast musicie pamiętać
o tym, że żaby te są bardzo wrażliwe na przesuszenie. Dlaczego? Bo ich skóra jest wrażliwa. Dlatego trzeba pamiętać o odpowiednim poziomie wilgotności w całym zbiorniku przez cały dzień i całą noc. W przypadku zbiornika, który będziecie przygotowywać, warto pamiętać o rozmiarze. Docelowo jest proponowane przez wszystkie fora terrarystyczne i inne miejsca 40 na 30 na 20 cm, oczywiście w kontekście długość, szerokość, wysokość. Ja sugerowałbym nieco inne ułożenie, ponieważ z moich obserwacji wynika, że taka parka drzewołazów żółtopasych dużo lepiej czuje się w zbiorniku 45 cm w podstawie na 45 oraz wysokości 60 cm. Jakie to daje możliwości? No przede wszystkim mamy większy teren, większy obszar do po prostu urządzenia. Możemy tam dołożyć więcej korzeni, więcej roślin. Przede wszystkim będzie nam to bardziej cieszyć oko. Tworzymy dla żabek większą przestrzeń do ukrywania się, więcej kryjówek, więcej po prostu komfortu i ten obszar będzie po prostu dla nich bardziej przyjazny. Trzeba tutaj na starcie też wspomnieć o tym, że drzewołazy żółtopase to są osobniki dosyć terytorialne. Mianowicie nie chodzi tutaj o rywalizację między samiec a samiec, tylko konkretnie samice. Jeżeli jest więcej niż jedna, dwie samice na małej przestrzeni życiowej dla tych żab, to bardzo często kończy się to walkami, które mogą być bardzo poważne w skutkach. Aby uzyskać dobry sukces hodowlany, lepiej wykorzystać większy zbiornik, jeżeli mamy na takie warunki, i trzymać sobie na przykład grupkę drzewołazów, to jest jeden samiec i dwie samice. Wtedy mamy pewność, że samice na pewno będą zainteresowane między sobą rywalizacją o samca, no i przede wszystkim to, że może nam się udać rozmnożyć. A to też nie jest jakiś bardzo skomplikowany temat. Jeżeli zbiornik mamy już z głowy, to pora przystąpić do tematu oświetlenia. Samo w sobie jest tutaj dosyć istotne, ponieważ są to płazy dzienne, więc cykl 12-godzinnego oświetlenia jest jak najbardziej pożądany. Dodatkowym aspektem jest to, że jeżeli trzymacie żywe rośliny w takim terrarium, to trzeba po prostu zapewnić im odpowiednią wartość tego naświetlania, bo inaczej będą się wam brzydko wybarwiać, nie będą rosły, mogą też zacząć gnić od za dużej ilości wilgotności oraz braku światła czy słabej wentylacji. Wentylacja to też bardzo ważny temat, o którym trzeba pamiętać, ponieważ terrarium ma bardzo wysoki poziom wilgotności w środku, więc wentylacja musi być zachowana, bo jak nie, to bardzo szybko zaczną nam się rozwijać grzyby, inne pierwotniaki, wszystko nam zacznie pleśnieć, a to nie jest to, co chcemy mieć docelowo jako ładne wizualne terrarium, prawda? Pomijając fakt bardzo wysokiej wilgotności, musimy również pamiętać o temperaturze. Zakres temperatur, w jakich może się wahać hodowla drzewołazów, to od 21 do 25 stopni. Jest takie powiedzenie wśród terrarystów, przynajmniej takie, które ja usłyszałem, że lepiej mieć chłodniej niż przegrzać taką żabę. Dlaczego? No bo skutki przegrzania są zazwyczaj drastyczne, a jeżeli żaba jest w nieco chłodniejszych warunkach, to po prostu jej rozwój będzie nieco dłuższy. Ale pamiętajcie o tym, że faktycznie lepiej mieć takie 22 stopnie, niż żeby dobiło do 28, co bardzo często jest problematyczne w naszej szerokości geograficznej, jak macie na przykład hodowlę na poddaszu i przyświeci wam słońce w dach, nie macie klimatyzacji, nie macie dobrej wentylacji w pokoju i nagle robi się po prostu za ciepło. Jak sobie poradzić z takim problemem, że macie nagle za gorąco? Polecam po prostu mieć schłodzoną wodę destylowaną do zraszania i po prostu taką lekko schłodzoną wodą zraszać takie terrarium 2 lub 3 razy dziennie, jeżeli macie odpowiednio dobrą wentylację. Wtedy ta temperatura nieco się obniża, poziom wilgotności jest dalej zachowany, no i macie komfort tego, że żaby nie będą przegrzane. Kolejną bardzo ważną kwestią jest sposób żywienia drzewołazów. W naturze polują one na małe mrówki, chrząszcze, termity, bądź jakieś inne robaczki, które mogą się tam im pojawić w naturalnym środowisku. Natomiast w warunkach hodowlanych bardzo często karmimy je drozofilią, czyli niczym innym jak muchą owocową. Konkretnie 2 odmianami, bo jest to Hydei oraz Melanogaster. To są 2 różne odmiany karmówki, które są muchami biegającymi, nie latającymi, także są to muchy nieloty. Nie ma zatem powodu do obaw, że te muchy się wam rozlecą po mieszkaniu, jak będziecie je karmić. Oczywiście trzeba na to uważać, natomiast sam sposób karmienia oraz sposób hodowania tej karmówki jest bardzo prosty, bardzo wygodny, więc zapewnienie pokarmu dla drzewołazów nie stanowi większej komplikacji. I teraz chyba najważniejszy punkt, na który większość z was zapewnie czekała, czyli rozmnażanie. W naturze drzewołazy rozmnażają się w porze deszczowej, także no w zależności od szerokości geograficznej są to różne pory roku. Natomiast jeżeli chodzi o drzewołazy żółtopase, to jest to przełom lutego i marca. Natomiast jeżeli chodzi o
hodowlę. W hodowli zapewniamy im warunki jak najlepsze. Niekoniecznie całkowicie naturalne, ale mają być one najlepsze. Dlatego rozmnażanie w niewoli może być równie dobrze możliwe przez cały rok. Oczywiście, jeżeli jesteśmy nastawieni na to, żeby rozmnożyć takie drzewo łazy, po tym jak usłyszymy, że samiec śpiewa, należy poszukać skrzeku w terrarium. Samica po złożeniu skrzeku znika, a skrzekiem zajmuje się samiec. Czasami zdarzają się przypadki, że kijanki są przetransportowywane do jakichś małych zbiorniczków wodnych, ale bardzo często są one później porzucane. Kijanki się zaczynają powiększać, zjadają się nawzajem, no i później wychodzi z tego wielkie nic. Dlatego najlepiej wziąć i zauważyć, jeżeli wasz samiec zaczyna grać, poszukać po pewnym czasie skrzeku, wyjąć ten skrzek i przygotować się do tego, żeby całkowicie i poprawnie przejść rozwój od skrzeku do kijanki, a później etap przeistaczania się, czyli tej tak zwanej metamorfozy od kijanki do żabki, która już wychodzi na ląd. Nie jest to temat bardzo trudny, natomiast wymaga troszkę pracy od hodowcy, przede wszystkim zainteresowania, spostrzegawczości, no i doglądania tych drzewołazów. Przez wzgląd na to, że w hodowli karmimy nasze żabki głównie właśnie muszką owocową, musimy pamiętać też o tym, żeby dostarczać im niezbędnych witamin. I tak wyszło z założenia, bardzo dużo hodowców też poleca ten system, żeby co 14 dni dodawać żabom do pożywienia posypkę z witamin. Multiwitamina ta zawiera wszystkie niezbędne mikroelementy i minerały, które pomagają w prawidłowym rozwoju żabek, także warto ją dodawać do pokarmu. Konkretnie trzeba wziąć nasze muszki, obsypać je tym, zrobić taką panierkę z tej multiwitaminy i dopiero później dodawać je do drzewołazów. Poza oczywiście dodawaniem witamin i multiwitaminy do pokarmu, trzeba też pamiętać o czymś takim jak wapno. Ja osobiście polecam kalcjum tej firmy. Stosuję je nie tylko do drzewołazów, ale również i do warana, czy do innych gadów, także nie widzę efektów negatywnych, na razie same pozytywne. Pamiętajcie o tym, żeby wasz pokarm nie był jałowy. I taką uwagą na sam koniec, jaką chciałbym wam tutaj przytoczyć, jest to, że Dendrobates leucomelas należą do grupy Tinctorius, które potrafią się niestety ze sobą krzyżować. Także taka ogromna prośba do was, nie trzymajcie leucomelasów na przykład z azureusami bądź innymi z grupy Tinctorius, które mogą po prostu się z nimi skrzyżować, bo będą powstawały hybrydy, efekty niepożądane, a w przypadku płazów lepiej jednak utrzymać czystość gatunkową, czystość obszarową, bo jednak to obszary decydują, jak te żabki wyglądają, mają w sobie te cechy indywidualne. Mam nadzieję, że się wam to spodoba. Jak coś, zapraszam do komentowania, do lajkowania, zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Yo!